Druga Księga Królewska, rozdział 14, część 1. W drugim roku panowania Joasza, syna Joachaza, króla izraelskiego, władzę królewską objął Amasjasz, syn Joasza, króla judzkiego. Imię Amasjasz można tłumaczyć wzmocniony przez Jahwe albo Jahwe jest mocny. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 29 lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Jehoadan, a pochodziła z Jeruzalemu. Najgorsi królowie judzcy urodzili się z małżeństw zawartych z rodem Achaba, króla izraelskiego. Matką Amasjasza była Judejka. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, chociaż nie tak jak Dawid, jego praojciec. Postępował raczej we wszystkim tak, jak jego ojciec Joasz. Jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał ofiary na wyżynach i spalał kadzidła. W drugiej Księdze Kronik w rozdziale 25 można przeczytać, że Joasz postępował w sposób prawy, ale nie z głębi serca. Nie był taki jak Dawid, dla którego wola Boga była najważniejsza. Nie odważył się wykorzenić tego zwyczaju składania ofiar i kadzidła na wyżynach tej ludowej pobożności, bo widział, że naród jest do tego przywiązany i nie chciał wchodzić z nim w konflikt. Gdy wszakże władza królewska w jego ręku się wzmocniła, skazał na śmierć swoich dostojników, zabójców króla swego ojca. Lecz synów zabójców nie skazał na śmierć, zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego, gdzie Pan nakazał: nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, lecz każdy za swój grzech śmierć poniesie. Kiedy Amasjasz umocnił się, ukarał morderców swojego ojca, postąpił zgodnie z prawem mojżeszowym, nie zastosował odpowiedzialności rodowej. On też w Dolinie Solnej pobił 10 tysięcy Edomitów i zdobył w walce Selę i przemianował ją na Jokteel. I tak się nazywa do dnia dzisiejszego. W drugiej Księdze Kronik w rozdziale 25 można przeczytać, że zaciągnął żołnierzy także z Izraela, a potem Bóg nakazał mu ich zwolnić. I Amasjasz posłuchał tego nakazu, choć z ociąganiem. Sela to miasto, które obecnie nazywa się Petra, leży w Jordanii. To jest atrakcja turystyczna, bo jest to miasto wykute w skale. Uczeni się spierają, co znaczy słowo Sela. Ono często występuje w psalmach. Niektórzy twierdzą, że oznacza ono zatrzymaj się i pomyśl. Też w Księdze Kronik można przeczytać, że po tym zwycięstwie Amasjasz zdobył posążki bożków Edomitów, sprowadził je do Judy i zaczął oddawać im cześć. I nie przyjął już napomnienia, że nie należy tego robić. Wtedy Amasjasz wysłał posłów do Jehoasza, syna Jehoachaza, wnuka Jehu, króla izraelskiego, z takim pozwem: Nurze, zmierzmy się w boju. Po zwycięstwie nad Edomitami Amasjasz nabrał pewności siebie i postanowił zacząć wojnę z Izraelem, tego, że już Bóg nie będzie mu pomagał, skoro od niego odstąpił, nie brał pod uwagę. Jehoasz zaś, król izraelski, wysłał Amasjaszowi, królowi judzkiemu, taką odpowiedź: Oset, który rośnie na Libanie, wysyła do cedru, który rośnie na Libanie, takie wezwanie: Daj swą córkę mojemu synowi za żonę, lecz zwierz dziki, który jest na Libanie, przejdzie się po oście i zdepcze go. Że na głowę pobiłeś Edomitów, serce twoje wzbiło się w pychę. Chlub się do woli,
ale pozostań w swoim domu. Po co wyzywasz nieszczęście? Przecież upadniesz ty i Juda wraz z tobą. Król izraelski starał się wytłumaczyć Amasjaszowi, że jest dużo słabszy. Oset to jest roślina polna, a cedr to jest potężne drzewo, którego pień może mieć nawet 3 metry średnicy. Także próbował mu wytłumaczyć, żeby nie zaczynał tej walki. Amasjasz jednak nie usłuchał, wobec czego Jehoasz, król izraelski, nadciągnął i zmierzyli się w boju on i Amasjasz, król judzki, w Bet-Szemesz, które należy do Judy. Lecz Judejczycy zostali pobici przez Izraelitów i uciekli, każdy do swego namiotu. Starcie zakończyło się tak, jak zapowiadał król izraelski. Nazwa Bet-Szemesz znaczy dom słońca. Amasjasza zaś, króla judzkiego, syna Jehoasza, wnuka Achazjasza, wziął do niewoli Jehoasz, król izraelski, w Bet-Szemesz, po czym przybył do Jeruzalemu i zrobił wyłom na 400 łokci w murze jeruzalemskim, od bramy efraimskiej aż do bramy narożnej. A zabrawszy wszystko złoto i srebro, wszystkie naczynia znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego oraz zakładników, powrócił do Samarii. Jehoasz po zwycięstwie zadbał o to, żeby Amasjasz i Judea nie mogli mu szkodzić. Zniszczył mur obronny wokół Jeruzalemu, także uniemożliwił obronę. Zabrał złoto, także uniemożliwił utworzenie silnej armii i wziął zakładników na wypadek, gdyby tamte inne zabezpieczenia nie wystarczyły. Pozostałe zaś sprawy Jehoasza, których dokonał, i jego potęga, i to, że prowadził wojnę z Amasjaszem, królem judzkim, jest opisane w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Jehoasz ze swoimi ojcami i został pochowany w Samarii obok królów izraelskich, a władzę królewską po nim objął Jeroboam, jego syn. Po Jehoaszu objął władzę drugi władca o imieniu Jeroboam. Imię Jeroboam można tłumaczyć jako błagający o ludową sprawę, zwiększający lud, albo też walczący z ludem. Chciałbym, co czuję dziś, co w mojej duszy gra. Jak bardzo radość rozpiera mnie na myśl, że Boga znam. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Dokoła popatrz na braci swych, na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim po wiecznym korytarzem. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. Dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Gdy mija czas i za rokiem rok odchodzi w siną dal, my wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio, braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas,
gdy zasiądziemy z Panem, więc wielka radość rozbiera nas, bo za